Witam serdecznie, rozmawiamy z panem Sławomirem Rogowskim, producentem filmu Matka Teresa od kotów. Chciałam zapytać, jak wyglądała pana droga do tego projektu? Uważam się za ojca i pomysłodawcę takiego cyklu debiutów pod tytułem Pokolenie 2000. I Matka Teresa od kotów, a raczej Paweł Sala ze swoim projektem filmu, który miał wtedy zupełnie inny tytuł, no był takim moim wyrzutem sumienia, ponieważ w momencie, kiedy odszedłem z telewizji, to było coś, czego jakby nie zrobiłem. Robiąc swego rodzaju rachunek sumienia, powiedziałem, jestem winien to Pawłowi, bo on nie zmieścił się w pierwszej transzy pokolenia 2000. No a przede wszystkim szalenie mnie to zainteresowało. Zrobienie takiego filmu, który by był kryminałem i nie był kryminałem, prawda? Był sensacją, ale też jakby antysensacją, dlatego że w tym gatunku zawsze jest prowadzone śledztwo. Śledztwo w sprawie o zabójstwo. My nie prowadzimy w tym filmie śledztwa, więc postawienie sprawy na głowie wydawało mi się i nadal mi się wydaje dość ciekawym zabiegiem formalnym, który w sensie artystycznym no wydał, powiem to zupełnie szczerze, tak wspaniałe owoce, których ja nie spodziewałem się. Ja planowałem, że powstanie ciekawy, ambitny film i tak dalej, ale że tak wysoko zajedziemy, no po prostu tego nie planowałem. Mam na myśli głównie Karlowe Wary i zaproszenie do Wenecji, z którego musieliśmy zrezygnować. Wspomniał pan o zanegowaniu świadomym potencjału kryminalnego tej historii. Chciałam zapytać, czy od początku jako producent był pan całkowicie świadomy tej decyzji i nie chciał pan robić historii kryminalnej? Nie, no to jest oczywiście pewna przewrotność, bo teraz trzeba będzie ten film sprzedać, tak? No to trzeba coś będzie do ludzi pójść. Pójść do ludzi i powiedzieć, no to jest antykryminał, no nie można, no więc będziemy oszukiwać. Ta kryminalność, ta sensacyjność ma swoją taką pewną przewrotność. Gdyby to ująć jednym zdaniem, to rzeczywiście jest to próba stanięcia po tej ciemnej stronie dobra, albo po dobrej stronie zła. No, to jest względne, relatywne, trudno powiedzieć. Podczas konferencji prasowej wspominaliście państwo również o inspiracjach, o dyskusjach, o poszukiwaniu wątków matkobójstwa w kulturze. No, tutaj są jakby dwa takie kierunki. No, jeden to jest taki antyczny, prawda? Poszukiwanie w tym kierunku, bo ten film ma pewną konstrukcję czy pewien wymiar, daje się porównać do tragedii antycznej, a z drugiej strony w kręgu takiej kultury, cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, no w zasadzie nie znajdujemy takiego archetypu. No były, powiedzmy, rytualne mordy młodych mężczyzn przed wyruszeniem na wojnę. Przegrzebaliśmy wszystko. Paweł jest z wykształcenia kulturoznawcą, ja w jakimś sensie też zajmowałem się socjologią kultury w swoim życiu. No i nie znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy. No być może gdzieś są takie kultury głębokie w Amazonii albo na Polinezji, że coś takiego było, ale matka zawsze to jest ta sfera sakrum dla wszystkich kultur. Że ludzie się mordują, to wiemy, ale że ktoś podnosi rękę na matkę, no kto? Synowie. To właśnie jest ten wymiar tragedii. Matka Teresa od kotów to jeden z pierwszych filmów prezentujących motyw udziału Polaków w ostatnich wydarzeniach wojennych. Chciałabym zapytać, jak ten wątek znalazł się w filmie? Szukaliśmy partnera koproducenta za granicą. Ja jeździłem po różnych pitchingach, spotkaniach koprodukcyjnych organizowanych przez Instytut i partnerów zagranicznych Instytutu. Jak to się mówi? Everybody come on. Próbowałem kogoś znaleźć do tego. Mówię, no co takiego zrobić, co takiego znaleźć w tym filmie, co wprowadzić do niego, żeby on był jakiś uniwersalny. Poza tym wymiarem, nazwijmy to grecko-tragicznym, który jest no, dość czytelny i zrozumiały dla wszystkich. Ale Niemcy czy Francuzi to są ludzie dość praktyczni, lubią, jak, prawda, żeby to sprowadzić do jakiejś konkretnej sytuacji, takiej społecznej, wiarygodnie i tak dalej, i tak dalej. Oni też mają żołnierzy na misjach, też, mówiąc krótko, chłopcy wracają w worach plastikowych na płasko, jak ja to mówię, więc ten taki misyjno-wojskowy wątek, który wydał mi się czytelny dla ewentualnych naszych partnerów, Paweł jakby rozpisał, wprowadził. W pierwszej wersji to Hubert był po prostu takim wojskowym sobie, no takim trepem trochę.
tam jest taka scena, którą bardzo lubię w filmie, kiedy ona się pyta, dlaczego on już nie jest wojsko. Mówi, tam była wojna. To ludzi zmienia, bo zmienia. To gdzie w najbliższym czasie będzie można obejrzeć Matkę Teresę? No, zapraszamy oczywiście 6 lipca do Karlowych Warów. O 20 mamy tam pokaz. Będzie jakaś z tej okazji taka polska impreza i ja myślę, że jeżeli coś tam się udaje wyeksportować i tutaj ten dział współpracy i promocji zagranicznej Instytutu znakomicie pracuje i no, po prostu nie mam słów, bo to są fajni ludzie i mają dobre pomysły i no, gdyby nie oni, to byłoby mi znacznie trudniej. Myśmy byli zgłoszeni do Semaine de la Critique, ale zjawił się Kenzen, poprosili o to, żeby zgłosić film formalnie, więc myśmy go zgłosili. No i nagle przyszła informacja, że tak powiem, na mailu, otwieram maila z rana i jak się mówi, szczęka mi opadła, bo są Karlowe Wary. I zrozumiałem wtedy, że zaczęła się wojna, jakby w cudzysłowie taka wojna podjazdowa między tymi najważniejszymi imprezami, żeby ten film mieć u siebie. Czy dzisiaj w Polsce trudno produkuje się kino artystyczne, czy trudno się je promuje i jak pańska firma Rozwój zamierza zajmować się tym tematem? To jest zespół filmowy, ponieważ my wracamy... Właśnie, to porozmawiamy o różnicy, prawda? Bo... Do pewnej tradycji robienia filmu poprzez pewną dyskusję. To daje dobre efekty, bo przegadanie czegoś, jakieś zdradzenie swoich obaw, niepokoi i tak dalej, czy wreszcie jak ktoś znajdzie tak zwany przyjacielski, zrobi gest i podpowie coś, co mu się nie podoba i powie tak, stary, no nie gniewaj się, wiesz, no jest fajnie, pomysł jest dobry, no ale zaczynając od 30 strony, to jest po prostu do niczego. To się wie, że to nie jest złośliwe, tylko konstruktywne, bo jakby coś nas łączy, jakaś wspólna droga, jakieś wspólne myślenie, no i ten cel, którym jest zrobienie filmu. Chciałabym zapytać w takim razie o plany na przyszłość. Tych planów jest kilka. Takim największym moim marzeniem to jest zrobienie filmu o Władysławie Broniewskim. Ja mam scenariusz, który napisał dla mnie świętej pamięci Krzysztof Teodor Teplitz, zresztą to było na developmencie instytutowym. Drugi scenariusz to jest oczywiście Paweł, jego następny film, Pawła Sali. Sądzę, czy jestem przekonany, że będzie to heroina według Tomka Piątka, też znakomity autor ze świetnej filmowej rodziny. Później jest Jerzy Sejp, taki autor dość ciekawy, może jeszcze tak bardzo nieznany, ale wydał trzy książki. Jedną chcemy ekranizować z Filipem Zylberem, to się nazywa Królewna, ale to jest sensacja i taka... Ona by poszła takim kanałem komercyjnym. No chcemy na przykład, żeby Marek Bukowski, który grał u Filipa w Pożegnaniu, żeby tutaj zagrał, ale tu ma zagrać no, takiego trochę takiego bohatera jak z Ladlama. Bo to jest tego typu konwencja, ten rodzaj sensacji takiego trochę thrillera. Chciałbym zrobić Czwartą siostrę według Janusza Głowackiego, według jego znanej sztuki. Także te projekty mają to do siebie, że są głęboko oparte czy zakorzenione w dobrej literaturze, bo ja już mam tyle lat, że trochę mi szkoda czasu, żeby się brać za byle co. Jak film Matka Teresa od Kotów został odebrany na tegorocznym festiwalu w Gdyni? Z jakim spotkaliście się Państwo przyjęciem? Jakie są Pana nadzieje wobec tego festiwalu? Nie wiem, bo ono jest takie różne. Z jednej strony och i ach, a z drugiej strony jakaś taka... Tak czuję, że jakiś taki jest chłodek trochę, bo no to właśnie to matkobójstwo było takie odpychające dla wszystkich, bo wszyscy myśleli, że się będzie krew lała z ekranu. Tymczasem, mówię, to było inspirujące. Myśmy postanowili to zrobić. Upside down i właśnie stworzyć taki jakby antykryminał. To było gdzieś u źródeł tej decyzji. No jeszcze wracając do tego, jak ludzie odbierają. No nie wiem, no trzeba by z nimi pogadać. Ja przyznam szczerze, że to też jest takie nieobiektywne, bo przychodzi ktoś z branży, kogo się zna, on za chwilę będzie miał swój film. No to wszyscy, jak to się mówi, słodzą. No, ja już jestem za stary. Już nawet ostatnio mniej słodzę kawę i herbatę. Takie półgorzkie albo słodko-kwaśne.